Ponad stuletniej lipy i parku. Szkoda by mi było tej lipy. Taka lipa, powiedziałabym, że chyba Kochanowski pod nią mógłby siedzieć. 1000 złotych za pomoc w złapaniu wandali. Zaczyna się od kopnięcia śmietnika, kończy się na wybijaniu szyb, kradzieży i tak dalej. To trzeba tępić. Hala lekkoatletyczna oficjalnie otwarta. W tej chwili praktycznie 3 razy zwiększa się pojemność możliwości szkoleniowe. Niezależne skocznie wzwyż, otyczce w dal. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. W obronie ponad stuletniej lipy i parku stanęli mieszkańcy osiedla Braniborskiego. Zamiast bloku lepszy byłby market albo sklep, tłumaczą rozkładając ręce. Mieszkańcy tamtejszej okolicy zostali postawieni przed faktem dokonanym i trudno będzie im odmienić losy parku na wzgórzu Braniborskim. Uniwersytet Zielonogórski, który był właścicielem działki, sprzedał ją prywatnemu inwestorowi, który będzie decydował, co dalej z bezcennym dla obrońców wzgórza terenem zielonym. To powinien być park. Mieszkańcy osiedla Braniborskiego protestują w obronie parku przy wieży Braniborskiej. Nie jest to miejsce akurat, które może być przeznaczone na blokowiska. Nie chcą, aby w tym miejscu stanęło blokowisko. Za informację, gdyby miał zniknąć, bo on naprawdę się zapisał fajnie w historii tego osiedla tak naprawdę. Jak wiemy, tam koło wieży Braniborskiej kiedyś była dyskoteka, bar. Fajnie jakby to przywrócili. Coś dla młodych ludzi także przy okazji by było. Fajny jest ten park, tam jest piękna lipa taka duża na środku i osobiście szkoda by mi było tej lipy. Taka lipa, powiedziałabym, że chyba Kochanowski pod nią mógłby siedzieć. Ta lipa ma już ponad 100 lat i między innymi z jej powodu ten teren jest objęty kategorią Z, która powinna go chronić przed rozkopaniem. Z tych tabel, które tutaj mam przed sobą, to wynika, że na tym terenie w tej chwili, gdzie jesteśmy, więc jest to strefa Z, czyli ochrony historycznych założeń zielonych. Fakty, przed którymi postawiono mieszkańców osiedla, okazały się jednak bardzo odmienne i zaskakujące. Na Komisji Rozwoju niecały tydzień temu, to było w czwartek w ubiegłym tygodniu, dowiedzieliśmy się, że po prostu, że ten teren po pierwsze jest sprzedany, a po drugie, że miasto zdążyło już wydać warunki zabudowy. Bo jak uzasadnili przedstawiciele miasta, ten teren nie posiada żadnej z wartości, o których mówią jego obrońcy. To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy Zielonej Góry walczą z władzami miasta o swoje racje. Na Śląskim też był bunt i krzyk, jak zaczęliśmy budować, ale budujemy. Budujemy przedszkole na Zastalowskim i też część osób krzyczała. No, moi Państwo, nie da się w mieście budować czegoś, żeby komuś coś nie przeszkadzało. To niestety zawsze jest ktoś, komu coś przeszkadza. Jak nie robimy nic, też przeszkadza, więc jak ktoś chce, zawsze znajdzie ten koniec kija, który będzie mógł uderzyć. Jednym końcem kija obrywa miasto, drugim Uniwersytet Zielonogórski, który był właścicielem działki. Był, bo sprzedał ją prywatnemu inwestorowi. Tej sprawy Uniwersytet Zielonogórski nie będzie komentował w mediach. Planom rozwoju miasta, a w zasadzie metodom ich realizacji wyraźne nie, mówi Tomasz Nesterowicz. Jeden z zielonogórskich radnych uważa, że niektóre działania mogą skutkować niechcianymi konsekwencjami. Tutaj droga, tutaj obwodnica, tutaj postawimy bloki. Moim zdaniem nie tędy droga, bo tego typu rozwiązania zostaną na lata. Więc powinniśmy bardzo mądrze podchodzić do planowania czegoś, czego następne pokolenia tak łatwo nie usuną. Problem jednak w tym, że mieszkańcy wzgórza radnym już nie ufają. Obiecali, że się będą zajmowali tą sprawą i teraz się nie pokazali. Chodzi o elektorat, głosy chodziło pewnie. Się pokazali, później ucichło wszystko i nikt nie walczy o to do końca. I to jest tak od 4 lat, chyba długa kadencja, tak? Mieli wybory, to drugi raz były przed samymi wyborami, walka była o biedronkę. Tak się pokazali w ogóle. Powyborcza cisza trwa. Mieszkańcy zostali na polu walki sami. Proszę zobaczyć, no Zielona Góra zamiast zielona to staje się betonową Zieloną Górą. Także tych miejsc takich naprawdę zielonych mamy coraz mniej. Grupa obrońców wzgórza Braniborskiego zapowiada protesty. Niestety głową muru nie przebiją, a o tym, że nie ma lipy, powiedzieć z dumą będzie tu trudno.
1000 zł za pomoc w złapaniu wandali, którzy zdewastowali plac zabaw na Zielonogórskiej Starówce. Nagrodę ufundowali były radny Radosław Brodzik i Filip Gryko, radny klubu Zielone Razem. Sprawa szokuje, ponieważ do aktu wandalizmu dochodzi w centrum miasta, na Starówce. Wraca więc pytanie, co z miejskim monitoringiem? Taką fajną karuzelę popsuli. Olga z dziadkiem plac zabaw na Zielonogórskim Deptaku odwiedzają niemal codziennie. Mają dzieci gdzie wejść i zabawić się przez chwilę, jak nawet rodzice robią jakieś zakupy, czy mają inne sprawy do załatwienia. Olga doskonale zna wszystkie atrakcje, jakie oferuje deptakowy plac zabaw. To jej smutna reakcja na brak karuzeli, na której w sumie spędziła wiele godzin. Zdjęcia zdewastowanego placu wczoraj pojawiły się na stronie internetowej Radia Zielona Góra. Sprawę natychmiast nagłośnił Radosław Brodzik, w minionej kadencji miejski radny, który przyczynił się do powstania tego miejsca. Zaczyna się od kopnięcia śmietnika, kończy się na wybijaniu szyb, kradzieży i tak dalej. To trzeba tępić, to jest po prostu wandalizm, głupota. Brodzik w poniedziałek udaje się do Komendy Miejskiej Policji, aby zgłosić przestępstwo. Sam wyznaczył też nagrodę 500 zł za złapanie lub wskazanie wandali, którzy zniszczyli karuzelę. Pula za złapanie wandali szybko się zwiększyła. Kolejne 500 zł dorzucił Filip Gryko, radny klubu Zielona Razem, który razem z radnym Brodzikiem doprowadził do powstania placu zabaw. Przykład sytuacja, no, można powiedzieć jakaś debilna nawet, że ktoś odważył się zniszczyć taką rzecz, która służy dzieciom, tak? No, irracjonalne. Dziadek Olgi cały czas nie może uwierzyć w to, że w centrum miasta dochodzi do tego typu sytuacji. I dlaczego nie można ustalić, co się stało? To się w głowie nie mieści, żeby takie rzeczy się działy w centrum miasta. Przy pełnym monitoringu. Radny Filip Gryko podkreśla, że obecnie rozmowy o miejskim monitoringu wchodzą w decydującą fazę. W drugiej połowie tego roku powinniśmy poznać konkrety. Problem stanowi odpowiednie zlokalizowanie centrali monitoringu. Monitoring wiadomo, że nadaje się do modernizacji. Obecnie czekamy na możliwość skorzystania z funduszy unijnych. Karuzela prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni zostanie naprawiona. Pytanie, co z profesjonalnym miejskim monitoringiem, na który czekamy już od kilku lat. Mała rzecz, a cieszy. Na pętli autobusowej na Raculce pojawiły się nowe chodniki i nowa wiata przystankowa. O inwestycje od kilku lat zabiegał Sebastian Cielecki, niepełnosprawny mieszkaniec tego osiedla. Nie udało się w budżecie obywatelskim, ale Sebastian nie odpuszczał i po pomoc zwrócił się do zielonogórskich radnych. W końcu się udało. Nowe chodniki na pętli autobusowej wykonało miasto. Nową wiatę przystankową dorzucił Miejski Zakład Komunikacji. Nowy przystanek MZK na Raculce. Mieszkańcy osiedla dobrze wiedzą, komu dziękować za tę nieoczekiwaną zmianę. Były problemy z wejściem. Przebudowa przystanku to efekt kilku lat starań Sebastiana Cieleckiego. Niepełnosprawny mieszkaniec osiedla znany jest ze swojej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową. Stała wiata, dwa słupy i daszek. Nie było żadnego chodnika, nie było krawężnika, nie było nic. Żeby wejść do autobusu, musiałem prosić kierowców. Propozycję przebudowy kilkakrotnie zgłaszał do budżetu obywatelskiego, w końcu o pomoc poprosił radnych. I udało się. Przystanek jeszcze kilka tygodni temu wyglądał tak. Chodnik był na równi z tym. Tylko tyle, że to było widać, że to jest inne miejsce. Natomiast... No i co, zatrzymywał się autobus i jak to wyglądało? Jak to było równe? Zatrzymywał się autobus, kierowca wychodził, opuszczał klapę, ewentualnie jak autobus ciężko się opuszczał, no to wychodził i im pomagał. Sebastian wszystkie zmiany i prace dokładnie fotografował, na bieżąco zgłaszał też swoje uwagi. Dziś nie musi prosić kierowców o pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu MZK. Bardzo się cieszę z tego względu, że ten przystanek powstał, ponieważ Raculka została przyłączona w 1986 roku. I od 1986 roku praktycznie nic tutaj nie jest robione, czyli to jest, że tak powiem, mój mały, osobisty sukces. Zmiany doceniają również mieszkańcy Raculki. Dla nich szczególnie ważna jest nowa wiata przystankowa. Silny wiatr czy deszcz nie są teraz straszne, gdy czeka się na autobus. Dlatego był ten przystanek stary, to dopiero przez 4 lata walczył. No i nowy postawili. A tak do tego przystanku to nie było nic. Oczekiwaliśmy tego. Mówię, jest to właśnie ochrona od wiatru, od zimna, oczekiwanie właśnie na przystanek. Przede wszystkim właśnie matki z dziećmi, ludzie starsi oczekują. No jest zatrzymanie jednak tego ciepła, tak? Jest, no jest lepszy komfort. Nowe chodniki na pętli autobusowej w Raculce wykonało miasto. Nową wiatę przystankową dorzucił Miejski Zakład Komunikacji.
Najnowocześniejsza hala lekkoatletyczna w województwie. Dziś oficjalnie otwarto odnowiony obiekt MOSiR przy hotelu Leśnym. Inauguracja odbyła się, co oczywiste, w sportowej atmosferze. Do biegu stanęli oficjele, a swoje pierwsze lekkoatletyczne lekcje pobrali uczniowie zielonogórskich podstawówek. W tej chwili praktycznie trzy razy zwiększa się pojemność możliwości szkoleniowe. Niezależne skocznie wzwyż, otyczce w dal i prosta. Także na jednych zajęciach trzy grupy szkoleniowe spokojnie mogą sobie nie przeszkadzać i ćwiczyć. Co jest ewenementem w chwili obecnej dla nas. Pozwoli to również na robienie konsultacji dla zaplecza kadry narodowej, którą szkolimy w ramach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Harmonogramowy problem rozpocznie się już niedługo, bo już się zgłaszają chętni do tego, żeby korzystać, ale będziemy te harmonogramy ustalali w miesiącu sierpniu, także to na pewno będzie ciężko tutaj pomieścić wszystkich, ale tak jak tutaj Państwo słyszeliście, to jest obiekt dla lekkoatletów, czyli oni tutaj będą preferowani. W momencie, jak oni skończą treningi, a kończą gdzieś około godziny 19, wówczas będziemy tu wpuszczali pozostałe grupy. Hala ta, która dzisiaj będzie oddana do użytku, na pewno jest wielką korzyścią dla naszego uniwersytetu, dla naszych studentów, szczególnie studentów w kierunku wychowania fizycznego, bo my, pracownicy Katedry Wychowania Fizycznego, mamy tutaj większość zajęć z lekkoatletyki. No i z pewnością ten obiekt spełni teraz wszelkie nasze wymagania, oczekiwania i żeby to nasze nauczanie było naprawdę na wysokim poziomie. Chciałoby się skoczyć, ale już niestety wiek jest, robi swoje. Ale cieszę się, że tyle młodych adeptów sportu, lekkiej atletyki, nauczyciele czy trenerzy przyprowadzili tutaj na tą halę. Myślę, że z tej masy lekkoatletycznej, ilościowa wyjdzie jakościowa i prędzej czy później na pewno Zielona Góra doczeka się olimpijczyków w lekkiej atletyce. W pełnej gali dziś Dzień Strażaka, czas odznaczeń, awansów i podziękowań. W jednostce ratowniczo-gaśniczej przy Sulechowskiej pełna mobilizacja i zadowolenie, bo straż dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu sięgającemu blisko 1 000 000 zł będzie jeszcze silniejsza. Lada moment do Zielonej Góry trafią 4 nowoczesne wozy ratownicze. Maj co roku upływa pod znakiem strażackiego munduru. 4 maja wita Dniem Świętego Floriana, a dziś obchodami Dnia Strażaka. My traktujemy te obowiązki jako i powołanie, i pracę. Nie można tego rozdzielić. Tak więc jeden dzień w roku jest właśnie czymś takim, gdzie rośnie w nas duma. Dziś za zasługi dla pożarnictwa 30 strażaków zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami. Honory złożono również najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom. To jest piękna służba. To jest takie oddanie ludziom, o którym się mówi, nie ma w tym żadnego patosu. Tak rzeczywiście jest. Strażacy oprócz tego, że gaszą, zwłaszcza ochotnicy, organizują wiele innych zajęć i prowadzą różnorodne akcje dla swoich społeczności. W Państwowej Straży Pożarnej służy ponad 140 strażaków. Na co dzień możemy liczyć na ich pomoc na lądzie, w powietrzu i wodzie. 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze, 2 stacjonują na terenie miasta Zielona Góra, 1 w Sulechowie oraz 39 ochotniczych straży pożarnych rozlokowanych na terenie powiatu zielonogórskiego. Jak każdy zawód, w tym strażak, przestał być już domeną mężczyzn. Jednak to zawsze mali chłopcy marzą o włożeniu munduru. Dla niektórych to już wielopokoleniowa tradycja. Mój ojciec był wieloletnim pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej i chyba zaraził mnie tą pasją do Straży Pożarnej. Dzień Strażaka to również okazja do podziękowań. W zeszłym roku dzięki wsparciu miasta i powiatu budżet komendy zwiększył się o 600 tysięcy złotych. Straż pozyskała ponadto darowizny o wartości 400 tysięcy. W 2015 możemy liczyć na specjalistyczny, nowoczesny sprzęt. Przyjdzie samochód ratownictwa wysokościowego, wodny, wodno-nurkowy i ratownictwa chemicznego.
obyśmy pomocy tych panów potrzebowali jak najrzadziej, jednak dobrze wiedzieć, że mamy takie wsparcie. Mediateka Szklana Pułapka zaprasza na urodziny dziś wieczorem w Parku Winnym przy Zielonogórskiej Palmiarni. Wielki piknik muzyczny to świetna okazja do spędzenia czasu z przyjaciółmi i rodziną, zagrania w gry planszowe, poczytania czy obserwacji gwiazd. Nie zabraknie również urodzinowych akcentów, takich jak tort, na którym świeczki zdmuchniemy równo o 20. Już lada moment winne wzgórza przy palmiarni zapełnią się przyjaciółmi i współpracownikami Szklanej Pułapki. Z okazji trzecich urodzin Mediateka zaprasza na muzyczny piknik. Już od godziny 18 będziemy się tutaj bawić w rytmach muzyki bicia serca z klubu One Love. Będą jak zwykle leżaki do dyspozycji, letnia kawiarnia, palmiarni. Przygotowaliśmy też trochę animacji dla dzieci. Mediateka to nie tylko zbiór książek, płyt, gier i filmów, ale również miejsce na kulturalnej mapie Zielonej Góry. Szklana Pułapka organizuje wystawy, warsztaty, spotkanie z idolami czy happeningi. Można sobie przyjść, posiedzieć na internecie i w ogóle można sobie poznać fajne osoby. Czyli miejsce spotkań. To, tak może powiedzieć. Mogę sobie książki albo filmy wypożyczyć. Nieodpłatnie. No. I co? Koledzy się też tu schodzą, to można się czasem spotkać, coś połupać razem na komputerach. Wspólne świętowanie urodzin z tortem i nocnymi obserwacjami nieba w programie potrwa do 22. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które dzisiaj zapraszam w imieniu Łukasza Chybińskiego. Jego gościem będzie Jacek Budziński, radny PiS. Zostańcie Państwo z nami.